Kilkaset motocykli różnych marek, pojemności, aczkolwiek jednakowo pięknych, prezentowało się na targowicy w Osieku podczas drugiego pikniku motocyklowego dla Piotra i Huberta. Wydarzenie zorganizowane przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Osieka było połączone z akcją charytatywną. Głównym celem pikniku była zbiórka pieniędzy na rehabilitację Piotra i Huberta. To są nasi mieszkańcy naszej gminy Osiek, którzy potrzebują kasy na rehabilitację. Ogromnej kasy, bo 20 tysięcy miesięcznie kosztuje rehabilitacja. Jeden uległ wypadku komunikacyjnemu, a drugi z paralotni. Najbardziej widowiskową atrakcją pikniku była parada. Motocykliści pilotowani przez policję zrobili około 10-kilometrową rundę przez pobliskie miejscowości. Zanim cykliści wyruszyli w trasę, proboszcz parafii w Osieku, ksiądz Paweł Bielecki, odmówił w ich intencji modlitwę i pobłogosławił uczestników pikniku. Motocykliści zjechali do Osieka, by się spotkać, pochwalić się swoimi rumakami, a przede wszystkim, by wesprzeć w rehabilitacji Piotrka i Huberta. Z okolicy Stalowej Woli swoim szefem wszystkich szefów przyjechał Zenon Pałamarz. To jest trajka amerykańskiej produkcji, nazywa się Bosco, w dosłownym tłumaczeniu szef szefów. Silnik V8, Big Block Chevroleta, 8,2 litra, 500 ton od koni, także jest czym dodać gazu. Bardzo lubi paliwo, spali tyle, ile wleje. Jesteśmy tutaj przyjechaliśmy po to, żeby wspomóc potrzebujących i to jest fantastyczna sprawa, że my motocykliści potrafimy się zebrać i coś zrobić fajnego dla innych. Liczną grupę stanowili motocykliści z pobliskiego Połańca. Ta akcja jest taka ważna, dlatego postanowiliśmy całą grupą z Połańca przyjechać dużą ilością motorów. To te motory tutaj w tym rzędzie, można powiedzieć, to są z Połańca i co roku też przyjeżdżamy i bierzemy udział w takiej akcji. Motocykl Kotuli, który przygodę z jednośladami zaczynał od polskiego Komarka, wyróżniał się wśród pozostałych wojskowym wyposażeniem. Jest to BMW R75 na wzór Sahary. To jest motor, który posiada wózek boczny oraz przyczepkę tylnią amunicyjną. Jest to na wzór Sahary, bardzo dobrze wyposażony, czyli motocykl niemiecki na II wojnę światową. Z pełnym wyposażeniem rysztunku co do wyposażenia wojskowego. Tak, zaczynając od silnika, od dodatkowych wyposażeń. Tak właśnie wyglądał ten motocykl podczas II wojny światowej. Od 1986 roku motocyklami jeździ Jacek Mietłowski, który do Osieka przyjechał Yamahą razem z żoną Beatą. Od zrobienia prawa jazdy, czyli 86 rok. Który to jest motocykl już w pana posiadaniu? Władania? Trzeci. Pierwsza była CZ-ka 350, później była Virago 535, no i przesiadłem się, bo jeździmy we dwoje, także tamten był trochę za słaby. No i jest 1100, wystarczający na dzisiejszy czas. Siada za kierownicę? Nie. Nie boi się pani z tyłu? Na tym sprzęcie się nie boję. Na ścigaczu bym miała opory, ale na tych akurat czuję się bezpiecznie. Oprócz możliwości podziwiania pięknych motocykli, które do Osieka zjechały z różnych stron Polski, na uczestników czekały inne atrakcje. Można kupić gadżety motocyklowe, można sobie zrobić tatuaż, jest loteria, można kupić losa, można zrelaksować się w strefie relaksu. Będzie też pokaz sprzętu strażackiego, jak ratować ludzi, dmuchańce dla dzieci. Mamy świetne rzeczy do licytacji, naprawdę. Do charytatywnej akcji włączyły się okoliczne koła gospodyń. Chcemy pomagać. Dokładnie, chcemy pomagać. Myślimy, że w dzisiejszym czasie obojętność, za dużo jest tej obojętności i nie chcemy być obojętne i chcemy wspomóc w rehabilitacji. Panie z koła gospodyń wiejskich Suchowola przykotowały same pyszności. Pyszne pierogi z grzybami, z kapustą, z mięsem, nasze pyszne wypieki, smalec z ogóreczkiem, ze szczypioreczkiem. Charytatywnie zagrali też muzycy. Mamy przyjemność śpiewać tutaj dziś, czyli pomóc, krótko mówiąc, bo wiemy, że jest to wyjątkowa okazja. Koncert charytatywny, przygotowałyśmy blok.
blok muzyczny. Mamy nadzieję, że spodoba się wszystkim, ponieważ postarałyśmy się, aby to były różne gatunki muzyczne. No i po prostu będziemy śpiewać, czyli to, co uwielbiamy robić. Dzisiaj będzie dominowała muzyka popowa, ale też rockowa. Myślę, że adekwatna właśnie do okoliczności. W roku ubiegłym piknik farmy był także połączony z akcją charytatywną. Wówczas zebrano 40 tysięcy złotych. Organizatorzy liczą, że tegoroczna zbiórka będzie na przynajmniej takim samym poziomie. Rok temu graliśmy dla Bartoszka Jędrasika z Otoki, który był chory na SMA i w tym roku on otrzymał lek. Z Osieka, pełnego muzyki, kulinarnych przysmaków i ryczących motocykli, Jerzy Strzyż, STV Info.